Upubliczniono wizerunki i adresy policjantów. Jest reakcja Ziobry. Upubliczniono wizerunki i adresy policjantów. Jest reakcja Zbigniewa Ziobry. Polskie państwo ma obowiązek chronić policjantów. Dlatego poleciłem prokuraturze okręgowej w Warszawie wszcząć postępowanie karne wobec wszystkich osób, które upubliczniły nazwiska i adresy funkcjonariuszy, poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Zagwarantowanie policjantom bezpieczeństwa, zwłaszcza tym, którzy walczą z najgroźniejszymi, najbardziej niebezpiecznymi przestępcami, jest sprawą kluczową. Narażając własne życie na służbie, funkcjonariusze mają prawo żyć bez obaw, gdy wracają do swoich domów i bliskich. Im i ich rodzinom należy się poczucie bezpieczeństwa, zapewniane zwłaszcza ze strony państwa, któremu służą, napisał Ziobro w niedzielnym 22 listopada, oświadczeniu przekazanym mediom. Jak podkreślił minister sprawiedliwości prokurator generalny, dlatego tak bulwersujące jest to, że ich bezpieczeństwo narażają polscy parlamentarzyści. W środę w Warszawie odbyły się kolejne protesty związane z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów antyaborcyjnych. Manifestacje odbyły się m.in. przed Sejmem i gmachem TVP przy Placu Powstańców w Warszawie, gdzie do północy gromadziła się grupa manifestantów. Funkcjonariusze policji użyli pałek teleskopowych i gazu pieprzowego. Ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia w kolejnych dniach w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia policjantów uczestniczących w tych działaniach oraz wezwania dotyczące identyfikacji i publikacji wizerunków tych funkcjonariuszy. Nazwiska i adresy policjantów są objęte tajemnicą, która ma chronić przed zemstą świata przestępczego. Ujawnienie ich tożsamości jest nie tylko czynem nieetycznym i niemoralnym, lecz przede wszystkim sprowadza na funkcjonariuszy bezpośrednie ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia. Stwarza też poważne zagrożenie dla ich najbliższych, zaznaczył Ziobro. Jak podkreślił, ujawnienie nazwisk i adresów policjantów to przestępstwo. Każdy ponosi konsekwencje swojej nieodpowiedzialności. Polskie państwo ma obowiązek chronić policjantów. Dlatego poleciłem prokuraturze okręgowej w Warszawie wszcząć postępowanie karne wobec wszystkich osób, które upubliczniły nazwiska i adresy funkcjonariuszy, poinformował w tym oświadczeniu szef resortu sprawiedliwości. Jak dodał, wolność to odpowiedzialność. Nikt nie jest z niej zwolniony i każdy ponosi konsekwencje swojej nieodpowiedzialności, wskazał. W piątek rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka mówił zaś, że policja działa transparentnie i zawsze podkreślamy, że każdy, kto czuje się pokrzywdzony, ma prawo złożyć skargę czy zawiadomienie do prokuratury. Jest to prawo każdego obywatela, dodawał.